Halo, halo. Ja nazywam się Ewa Babicka, a to jest odcinek 0 drugiego sezonu podcastu Halo Nauka, podcastu o młodych naukowcach, edukacji i innowacjach. Wracamy z nową energią, ze świeżymi pomysłami, z wielką, wielką radością, no i obiecuję z ogromną dawką inspiracji. W 2020 roku wyprodukowaliśmy i opublikowaliśmy kilka odcinków pierwszego sezonu Halo Nauka, prowadzonego wówczas przez Macieja Oswalda, którego serdecznie pozdrawiamy. I tak naprawdę od tamtej pory czekaliśmy i tęskniliśmy za tym formatem. Zastanawialiśmy się, jak ugryźć tę podcastową formę, żeby dostarczyć Wam najciekawszych, właśnie inspirujących treści. No i tak naprawdę rozwiązanie leżało pod nosem. Tak naprawdę nie musieliśmy się na tym dużo zastanawiać, bo to, co mamy najcenniejsze i to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to są nasi alumni. Ludzie, którzy zaczynali swoje naukowe drogi, kariery lub rozwijali je właśnie w programie Explory. No i cóż, drugi sezon Halo Nauka to będą rozmowy właśnie z nimi. Jestem przekonana, że te ich opowieści o drodze, którą kroczą i którą już przeszli, drogach, które często są niełatwe, czasem są gotowym materiałem na film, a czasem są usłane różami i szczęśliwym zbiegiem różnych okoliczności. To są historie, w których każdy młody człowiek, który dzisiaj zadaje sobie pytanie, co mam dalej robić, może odnaleźć jakąś podpowiedź i może odnaleźć siebie w przyszłości. Na to liczę i jestem przekonana, że jeżeli z otwartą głową posłuchacie tego, co dla Was przygotowaliśmy, to na pewno taką odpowiedź znajdziecie. Ale też nie ograniczałabym się tylko do tych najmłodszych odbiorców, bo wiem, że dla edukatorów, pedagogów, nauczycieli to może być gotowy materiał do pracy z młodzieżą. Nauka to jest taka dziedzina, która ma tak wiele barw i tak wiele definicji, że ciężko odpowiedzieć na pytanie, co to jest. Chociaż na to pytanie też szukać odpowiedzi w rozmowach będziemy. Cieszymy się, że my naukę pokażemy w tej najpiękniejszej odsłonie. Właśnie ludzi, którzy tworzą jej przyszłość. Ludzie, którzy tak naprawdę dzisiaj są w różnych miejscach, ale już jutro, pojutrze będą twórcami wybitnych rozwiązań, które pomogą nam wszystkim w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Bo nauka to też spełnienie naszych marzeń o tym, żebyście poznali tych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie taka chociaż nieduża tuba do tego, żeby ogłosić światu: ej, mamy w Polsce geniuszy, mamy w Polsce takie młode talenty, które mogą zawojować świat. Postaramy się dołożyć do tego cegiełkę, a nam będzie bardzo miło, jeżeli będziecie towarzyszyć nam w tej drodze, będziecie dzielić się ze swoimi bliskimi, ze swoimi sieciami znajomych czy sieciami zawodowymi tymi odcinkami. Jeżeli zostawicie pozytywne słowa w komentarzach czy kciuki albo punktacje w serwisach streamingowych, w których lubicie słuchać podcastów. Ja lubię taki cytat, że nauka to są czary, które tak naprawdę działają. I rzeczywiście ci ludzie, z którymi się spotkałam i rozmawiałam o nauce właśnie, to są dla mnie tacy czarodzieje, którzy robią coś z niczego, idealnie odpowiadając na potrzeby społeczności, w której się znajdują. No to co? Zaczynamy? Zostańcie z nami. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Tu podcast Halo Nauka. Podcast o młodych naukowcach, edukacji i innowacjach.